Siema! Witajcie na kolejnym odcinku z serii Randonautica. Dzisiaj jest z nami gościnnie Felipe on the Block. Witam. Co dzisiaj Randonautikę robimy? Poza naszym miastem, żeby było ciekawiej, że jakieś nowe miejsca znaleźć. Komary gryzą, więc trzeba się... A nie tyle co streszczać, tylko trzeba się streszczać, żeby zmontować jeszcze dzisiaj film. Tak. I finał Euro. I finał Euro obejrzeć, dokładnie. Anglia śmieci. Jak zwykle mamy jeden problem. Intencji nie mamy. Dobra, jako że jesteś gościem dzisiaj, wymyśl cztery intencje. Lalka. But. Chusteczka. Bandaż. Lalka, but, chusteczka, bandaż. Przechodzimy od razu do generowania punktu. Jesteśmy już na punkcie. Będziemy teraz co, rozejrzymy się za naszymi intencjami, czyli lalka, but, bandaż chusteczka. I chusteczka, dokładnie. Rozejrzymy się, rozdzielimy się, każdy będzie nagrywał na swoim telefonie. I co, no w kontakcie jesteśmy tutaj. Nic się nie znajdzie, tu się nic nie znajdzie, prawda? Ja idę w tamto. No to ja pójdę tam. Bo drugie swoje to nie pójdę w środku. Gdzie się spotkamy? Tu? No, tu wiem. Dobra. Dobra. Słuchajcie widzowie, idziemy. Jesteśmy już w punkcie. Ogólnie postanowiliśmy się rozdzielić. Później to wszystko zmontujemy, jak nam się uda oczywiście, i będziecie mieli jakby z trzech perspektyw, nie? Tutaj co nagrywaliśmy, każdą perspektywę, co tam nam się udało osiągnąć, i zobaczymy, czy coś z tego będzie. No bo rozdzieliliśmy się. Ogólnie to nic tutaj na razie nie widzę, ale trzeba oczywiście w spodenkach się zagłębić głębiej i skupić się na intencjach, tak? Ja jestem już, rozdzieleni jesteśmy. Jeden, drugi. No szukamy. Będziemy rozglądać. No, na razie oprócz patyków, drzew i grzybów to nic nie widać. No kto wie. Ścięte drzewo. O, sorry za to, że się trzęsie, ale tu taki teren dosyć niewygodny po wycince. Jeszcze nieskończony raczej, bo sporo drzew jest. Na razie nic z intencji nie widzę. Co mnie dziwi trochę. Nawet taka chusteczka. Jakby ktoś miał tutaj załatwić potrzebę, no to droga jest niedaleko. To idealnie. Jakbyście coś widzieli na nagraniach czy coś, też to później zweryfikujemy, to mówcie. Ale wątpię, tu się raczej nic nie dzieje. Te hałasy to są z drogi. Jesteśmy przy takiej drodze krajowej. No i co? W sumie tyle. Się wydaje, że tu jedyne co możemy liczyć to jakieś zwierzę. To najwyżej. Są bardziej takie dziwne miejsca w naszym mieście i w okolicach, że pewnie tutaj się chyba nic nie dzieje, więc no wiadomo, pierwszy punkt, dużo też będzie wycinania w sumie. No ja chyba nic nie znalazłem, nie? Też chyba nic nie widzicie, więc o, królik! O, coś jest. Fajnie. Dobra, no to królika mamy. No i fajnie. Dalej auta jeżdżą, bo jesteśmy blisko. Nie, to dalej jest ścieżka. Prosto. Jak już idę, to się przejdę. Potem zawrócę i popatrzę jeszcze gdzieś tam, gdzie byłem, ale w innych miejscach. Co? Jest miejsce spotkania? Nie wiem, chyba tam przy drodze mi się wydaje. Przy rowerach, nie? Ja jedną rzecz spotkałem tylko. Królik mi przebiegł.
No. No. No właśnie, ja nie wiem gdzie on jest. Jak ciebie zawsze... To jest droga. No. Czai, że ja już się tak zawaliłem, że myślałem, że tam jest droga, a tam pole jest. No. A nie, bo tam zakręt. Właśnie dobra, tam zakręt jest. Mniej więcej cały czas cię widziałem w polu widzenia, ale on to nie wiem gdzie on poszedł, nie? No on poszedł w prawo. Ale ogólnie wiesz co mnie zastanawia, jak mówiłem to do widzu. No. Że patrz, że żyjemy w takim kraju, że... Rzeczy, które najłatwiej znaleźć w lasach i wszędzie. To są setki, butelki po alkoholu i chusteczki, bo to każdy korzysta z chusteczek. W sumie tak. No wiadomo, no, przeważnie się nie bierze od strony chusteczek do ze sobą, nie? No tak. Gubił się. Gierson! A tam jesteś, dobra? Kolejny punkt zgenerujemy. Myślę, że 3 kilometry będą ok. No. Skupmy się na intencjach. Bandaż, chusteczka, but, lalka. Bandaż, chusteczka. Skupiamy się mocno. Trafiło się. Jeszcze wam nie mówiłem. Nasza ulubiona kramarka, co zawsze się najdziwniejsze rzeczy działy na randonautice. Ja już patrzę tutaj. Czy pole, czy jak. Ale kramarka jest. Takie ojej, mikrofon wyłączony. Ojej. Kramarka, jak to się stało? Nie. Mieliśmy się widzieć dopiero na punkcie, ale no, rzecz historyczna dla nas. Tak, no. Tak było. Tak jest. Ja też. Historyczne miejsce. My zawsze na monotykę praktycznie na kramarce kończyliśmy. Tak, i mamy stamtąd największe oświetlenie. No i cóż, jesteśmy na miejscu już. Punkt jest w tym miejscu, czyli musimy, żeby radius nie sięgnął, przejść tam. Ja bym zrobił tak, żeśmy się razem przeszli, albo ewentualnie wy pójdziecie w tamtą stronę i tam jeszcze kawałek obczaicie, a z racji tej, że ja mam długie spłonie, pójdę w krzaki. Dobrze. Można tak zrobić. Okej. Boję. Boję trochę. To jakiś fabryka, czy tam warsztat, coś takiego. A tutaj krzaki mnie interesują. W razie z intencjami to tak średnio. Tu jakieś bagienko. Tak, akurat. Bym powiedział. Co myślisz, coś tu będzie? Słuchaj, mam w połę. Zielony jakiś zakop. Tu coś leży. Pusz. No, zawsze coś. Pić mi się chce. No, słuchajcie, ogólnie lampa, więc docencie warunki. Naprawdę, się ale co jest najlepsze, jest 25 stopni, jest taka lampa. To jest gorzej niż jakby było z 35. Przepraszam, w telefonie. Ale jest dosyć stromo, ale nie na taką wysokość, żeby zagrażało. Tym bardziej przy moim wzroście. Ale gęsto, gęsto, no to jak w takich bagienkach. A dalej nie wiem, czy jest sens iść. Tam już praktycznie nic nie widać, widać je gęsto, bo nic praktycznie nie widzicie. Prawie gęsto. Muchy, komary, znaczy się. Próbują mnie zażreć. Nie widzę. Ja bym wyszedł na drogę, tylko odkryłem. Chodź. Nie wiem, czy tędy radę, raczej nie. O, czekaj. O. Chodź. To jakiś... O! Chodź. Jakiś mój. Jakiś mur. Mur. Berliński. Jakiś ten, deska. Dobra, teraz tu. Aby żadnej żmii nie spotkać. Ja jeszcze padam. O, nie wiem, czy ja coś w tym chaszczu znajdę. Ciężko może być. O. Poklatę w krzakach. Raczej ciężko będzie w znalezieniu czegokolwiek. O, już taki łąka bardziej, polanka. Dobra, do polany to trochę temu daleko, to takie bagna. O, w coś wlazło.
Mieliśmy jakieś mrowisko chyba. No. A to chyba na tyle by było. Do później. Jesteśmy przy trzecim punkcie. Tak, nasz kolega musiał wcześniej się... Nasz gość. Nasz gość Felipe on the block już musiał niestety zwinąć. No. Z tego względu my trzeci punkt robimy dopiero po ciemku, ze względu na to, że stwierdziliśmy, że i tak się nic nie działo, no to lepiej jednak spać po ciemku. No, bo to zawsze większa ta, nie? Tak, większa szansa na to, że coś spotkamy, im bardziej mrocznie jest, to generujemy. But, bandaż, chusteczka i lalka. Dobra, mamy punkt. Niedaleko, to nawet nie musimy rower. No, to git. Dobra, to i tak zobaczymy się na miejscu. No. Jesteśmy już w radiusie. Ogólnie o trochę przeszliśmy, ale... Znaczy, no nie ile to tam, z 4... Nie, dobra, z 10 minut było, no. No, jakoś tak. W ogóle jesteśmy w takim dziwnym miejscu, jest tu strasznie gęsto. No to ogólnie spokojne miejsce, nie? Ale wiesz, czego ja się obawiam? No. Że mam wilk wypierdolę, w tych rejonach trochę jest. No, tu jest, no. Najgorzej. To chyba tam w tym w lewo, nie? Jakoś. Nie no, jak coś to się możemy rozdzielić, nie? Ja pójdę w prawo, ty w lewo. No można, no. To ja w lewo pójdę, może. Właściwie to nie wiem, co się będzie działo, ale... Tak szczerze to... No nic się nie wydarzyło dzisiaj, to ja nie wiem, czy... Co jest, kurwa? Kurwa! Nie opierdolę! Telefon mi spadł! Kurwa! Ej! Światło! Co ty tam? Ja pierdolę, on bieg! Odjebany! Szybko w prawo! Ej, słyszę go! Ogólnie to już stwierdziliśmy, że tu wrócimy. Wyłączyło się nagrywanie, że w emocjach to było. Ale stwierdziliśmy, że tu wrócimy, ponieważ nie pozwala nasza ciekawość. Wydaje się, że ten gość odszedł po prostu. Może, że się wystarczy, że my powiadomimy służby. Ja nie wiem, ja się stresuję, bo jak mi łapa chodzi. No. Mi się wydaje, że w ogóle tam gdzieś pobiegł, ale... Ci wydaje, że w ogóle w tamtą stronę pobiegł. No, jakoś tak. Przebiec. Nie znam tego rejonu. Jesteśmy 4 km od miasta. Znaczy, wydaje się, że dookoła są lasy, bo... No. Może przed pomału. Trochę odsapnęliśmy, ale... Jakikolwiek widzimy, wyłączył na kartę. Dopóki on nie zacznie biec, ja myślę, że ten poszedł. Ile tam w ogóle jest? Mi się wydaje, że nie wiem, czemu w ogóle to wróci, nie wiem, po co miał tu wracać, no. Lepiej kuchać na ziemi. No tak. Jak kto wie, ty kurwa, czy ktoś tam jeszcze nie jest? A nie wiadomo, czy ktoś tam jeszcze w ogóle nie jest. A ja nie wiem. A myślisz, że bezdomny się tak zachował? To raczej dźbun jakiś. Bezdomny. Ja teraz sam po
zaplątany, no. Ja pierdolę. Może ta osoba potrzebuje tej kierowcy. Ale kurwa, goniła nas, no to nawet jeśli. Nawet jeśli. Czy kurwa śpię? Nie, nie mam pojęcia. Ja bym to chyba zakończył na tym punkcie. Tak? Może coś krzykniemy. I wtedy uciekniemy najwyżej. To czekaj, wycofajmy się. Dobra, no. Trzeba chyba pospać. Telefon. No. Nic nie widać, stanie ciemno. Dobra, kończymy to. To było. Kurwa, 15-20 minut różnicy. A to chyba nie ten sam. A to chyba nie ten sam, nie wiem. To oglądanie.